To jest krótki odcinek ulicy Młodzieżowej, bo zaledwie 120 metrów, ale niezwykle ważny, bo to ulica na tyłach naszego ostrowskiego szpitalika dziecięcego i ze względów komunikacyjnych to ważne połączenie od ulicy Żwirki do ulicy 3 Maja. Wartość tej inwestycji to blisko 300 tysięcy złotych. Jej zakres pozwoli tutaj na swobodne, bezpieczne przemieszczanie się samochodów, uporządkuje ten teren, ale także stworzy dodatkowe, tak potrzebne w tym miejscu, miejsca parkingowe. Kończymy już wykonywanie nawierzchni drogowej na ulicy Młodzieżowej, na odcinku od ulicy 3 Maja. Wykonano tutaj nową kanalizację deszczową. No i w tej chwili trwają prace związane z wykańczaniem nawierzchni oraz chodników, a także pasa postojowego. Przebudowano całkowicie łuk drogi w rejonie szpitalika. W tej chwili mogą tam swobodnie mijać się dwa pojazdy. No dzięki temu obsługa tego obiektu też dużo zyskała.